Małe, duże, szmaciane, plastikowe czy papierowe, lalki z różnych zakątków świata dotarły do Jastrzębia Zdroju. Ich wykonanie, strój i kształt można podziwiać w tamtejszej Galerii Historii Miasta. Wystawa przyciąga tłumy, co ważne, nie tylko młodszych sympatyków tych kultowych zabawek, ale również nieco starszych. Lalka, któż nie zna tej kultowej zabawki, choć na przestrzeni lat jej wygląd zmieniał się i ewoluował, to nigdy nie straciła na znaczeniu w świecie zabawek. Pradziadkowie, dziadkowie czy rodzice, każde pokolenie miało swoją ulubioną miniaturową postać, którą można było strzyc, malować czy ubierać. Lalka ma nie tylko bogatą historię, ale przede wszystkim jest to zabawka znana w każdym zakątku świata. Znajdziemy ją w Europie, Azji czy Afryce. Każde dziecko o niej słyszało, ją widziało bądź po prostu ją posiada. W Jastrzębskiej Galerii Historii Miasta do połowy marca można podziwiać blisko 200 lalek świata. W trzech wydzielonych pomieszczeniach na ścianach galerii znajdują się lalki podzielone ze względu na kraj pochodzenia. Rosja, Japonia, Francja czy Holandia to tylko niektóre z lalek, jakie można zobaczyć w Jastrzębiu Zdroju. Patrioci odnajdą również te z Polski. Jedna ściana to właściwie ekspozycja przedstawiająca lalki z Polski. Są to lalki, które generalnie służą jako pamiątki z Polski, więc mamy tutaj lajkonika, mamy tutaj postacie ubrane w stroje regionalne. Wśród wielu zwiedzających najbardziej z wystawy cieszą się mimo wszystko najmłodsi. Codziennie galerie odwiedzają tłumy maluchów, które chciałyby dotknąć czy pobawić się drogocennymi eksponatami. I nawet chłopcy z zaciekawieniem słuchają tego, co mają do powiedzenia pracownicy galerii. Przedszkolakom szczególnie przypadły do gustu rosyjskie matrioszki. Matrioszki są znane i oczywiście pochodzą z Rosji. Pierwsza matrioszka powstała w XIX wieku, aczkolwiek swoimi korzeniami sięgają Japonii. Ale mamy tutaj matrioszkę zrobioną w Polsce i ona jest jakby ilustracją do bajki Rzepka. I tutaj świetnie się bawimy, wyciągając z dziadka kolejne postacie, które pomagają mu wyciągać tą rzepkę. Oprócz zmodyfikowanej wersji matrioszki na szczególną uwagę zasługują również lalki dwustronne czy japońska Unazukin. Ta mała, nie rzucająca się w oczy zabawka ma jednak bogatą historię i przesłanie. Japończycy wierzą, że ta lalka mieszka w lesie i przybywa do nich do domu, żeby pomagać im właśnie w podejmowaniu decyzji. Jednak muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, musi mieć działającą baterię, a po drugie musimy jej zadawać pytania, na które może kiwając głową odpowiedzieć tak albo nie. Podziwiać można również lalki wykonane z liści bananowca czy kukurydzy. Choć piękne, są one jednak bardzo kruche, nie służą do zabawy, można je jedynie oglądać. Ta wyjątkowa kolekcja przyjechała do Jastrzębia z Muzeum Zabawy i Zabawek z Kielc.